Okej, witam Was bardzo serdecznie, oficjalnie już teraz całkiem, tak? Do kamery też się możemy uśmiechnąć i powiedzieć dzień dobry wszystkim. No cóż, to już czwarty wykład z serii Praktyczny Wykład Nowego Testamentu Ewangelia Łukasza. Najgorsze, co się może zdarzyć, to po prostu musicie się śpieszyć przy opowiadaniu o tekstach, które są dla nas ważne i chcielibyśmy poczuć, żeby nas poruszyły. No a tymczasem program jest taki, żeby jednak całą tą Ewangelię jakoś przejść. No i to jest czasami dylemat. Dzisiaj będę miał właśnie taki. Całe nagromadzenie ważnych po prostu tekstów. No i tylko tyle czasu, ile mamy. W związku z tym ja będę leciał, ale wy mnie stopujcie, jeżeli uznacie, że potrzebujecie jeszcze o czymś porozmawiać i jeszcze coś wyciągnąć. No, będę to rozumiał, najwyżej wszystkiego nie zrobimy i tylko tyle, tak? Wszystkiego i tak nigdy się nie da zrobić, więc to jesteśmy usprawiedliwieni na starcie. Dobrze. Co nas dzisiaj czeka? Czeka nas po prostu dalszy ciąg wchodzenia w kolejne teksty i komentowanie ich jakoś tam wybiórczo z tej naszej perspektywy, podkreślając wymiar praktyczny. Okej, widzę, że raczej osób nowych nie ma. Ruszamy z wykładem czwartym. Króciutko, co jest za nami. Tak? Na pierwszym wykładzie przedstawiłem Wam, jak widzę, całość Ewangelii Łukasza, że moim zdaniem ma budowę koncentryczną i że projekt Łukasza generalnie jest bardzo praktyczny. Jego cel to zaproszenie do uczniostwa i ostateczny, ten główny, którym jakby, do którego zmierza tą całą swoją pracą, oraz zaprezentowanie, czym uczniostwo jest, na czym ono polega. Tę strukturę, jakbyśmy potraktowali ją tymi takimi parami, dałoby się zdekomponować do takich 7 kroków, które gdybyśmy sobie na przykład skorzystali z tej propozycji haseł, które ja Wam dałem, no to można się okazać, że po prostu całą Ewangelię zamkniemy w tych 7 hasłach i możemy jakby łatwiej pamiętać o tym, jaka idea spina poszczególne jej elementy. Odsyłam oczywiście do wykładu pierwszego. Nie chciałbym już dzisiaj jakby na ten element czasu zabierać. To, co mamy za sobą. Omówiliśmy tą górną ramę, a ostatnim razem weszliśmy do tej takiej dużej super sekcji, tak? Do sekcji F, gdzie była jakby prezentacja Królestwa i odpowiedź. No. No dobrze, niech będzie prezentacja Królestwa. Na pewno w jakimś sensie jest prezentacja Króla, jest prezentacja pewnych zasad, którymi ten Król które ten Król prezentuje i rzeczywiście jest odpowiedź społeczności, ludu na to, jakim się ujawnia im Chrystus i rzeczywiście to jest w pewnym sensie w przybliżeniu to, co ta sekcja rzeczywiście zawiera. Weszliśmy w tą sekcję ostatnio i pokazaliśmy, że ona sama również ma taką budowę koncentryczną, tak? Z takimi dwoma elementami, które są ze sobą jakby w centrum, które są ze sobą w pewnym takim kontraście. Tam jest pewne zderzenie, które będziemy omawiać dzisiaj. Omówiliśmy warstwę pierwszą, która zajmowała się prezentacją Jezusa, jego autorytetu w sferze natury, jego władzy nad chorobami, nad demonami, nad naturą, a nawet jakby nad śmiercią. Pokazaliśmy, że ta warstwa zmierza przede wszystkim od ujawnienia się autorytetu Jezusa, tego boskiego jego autorytetu, które oddawane było przez pytanie ludzi, kim on jest, że może to, kim on jest, że może tamto. Chodziło między innymi to, że rozkazuje i to się dzieje, tak? Uczniowie na jeziorze byli porażeni tym, że Jezus mógł wydać rozkaz wiatrowi, jezioru i się uciszyły i się uspokoiły, tak?
Widzieliśmy w tej warstwie taki schemat, w którym Łukasz pokazał, że służba Jezusa rozszerza się od Kafarnaum przez Galileę do ziemi pogan, ziemi Gerazyńczyków. I widzieliśmy, że jakby ta cała warstwa zmierzała do tego, aby zachęcić odbiorców do postawy wiary, do tego, żeby to, co Jezus ujawnia, nie zostało jakby na poziomie takiego jakiegoś fajerwerku, ale żeby po prostu spowodować ich zwrot ku Jezusowi i zaufanie ku Niemu, właśnie jako temu Chrystusowi, który się objawia. Następna warstwa to było takie działania Jezusa, które miały sprowokować liderów do tego, żeby Jego rozpoznali jako właśnie Chrystusa i w sposób adekwatny odnieśli się do Niego. Tak? No, okazuje się, że to niezupełnie się udaje tym liderom, przynajmniej w tej takiej podstawowej grupie, którą charakteryzuje Łukasz. No i dzisiaj będziemy szli dalej, tak? Czyli te dwie pierwsze warstwy żeśmy omówili. Dzisiaj króciutko warstwa trzecia i skoncentrujemy się na tym właśnie, co stanowi cały akcent tej sekcji F. Tak? Tu są najistotniejsze wezwania Jezusa, oceny, sądy, jakie skierował zarówno do swoich uczniów, jak i do ludu, do liderów. Także to jest nasza sprawa, która nas będzie interesować. Dobra, no to te cztery warstwy, które zaproponowałem jako budowę tej struktury sekcji F, też można po prostu tak zdekomponować do takich po prostu czterech kroków. No i zaproponowałem Wam, że ta właśnie pierwsza warstwa to można by ją ująć jako prezentacja autorytetu Pana Jezusa pośród stworzenia, tak? Właśnie jako zachęta do wiary. Następna warstwa to autorytet Pana Jezusa w sferze duchowej, religijnej. Widzieliśmy, że pokazuje się jako Syn Człowieczy, który ma prawo odpuszczać grzechy, jako ten, który jest Panem Szabatu. O, coś tam ponaciskałem. Jako ten, który ma władzę oczyścić trędowatego i wprowadzić go znowu do społeczności ludu. Co tam jeszcze mieliśmy? A, i dodatkowo Jezus jakby ujawnił się jako szczególny nauczyciel, zwiastun Słowa Bożego i że właśnie to odniesienie się do Niego jako tego szczególnego nauczyciela może mieć poważne konsekwencje dla człowieka, który po prostu zignoruje Jezusa, nauczanie, zignoruje Jezusa jako nauczyciela. Dobrze. To, co mamy dzisiaj, to zaczniemy właśnie od tej warstwy trzeciej. Tam zobaczymy otoczenie Jezusa, jakim toczy się Jego służba, a następnie będziemy widzieć właśnie coś takiego, co obejmuje w jakiś sposób naukę o zasadach Królestwa, ale też przestrogę przed obłudą oraz obraz reakcji ludu i liderów. Dobra. Plan na dzisiaj jest taki. Króciutko przejdziemy przez te dwie takie mikrosekwencje C i C1, gdzie są właśnie najpierw wybór apostołów, a potem pokazane są kobiety, które towarzyszą Jezusowi. Potem wejdziemy już w sekwencje te centralne D i D1 i do każdej z nich omówimy troszeczkę jakby ich wewnętrzną jakby koncepcję, a potem wejdziemy w wybrane fragmenty, którymi spróbujemy się trochę jakby bliżej zająć. W takim razie sekwencje C i C1 na waszych materiałach. To jest bodajże na stronie czwartej, tam macie ten cały, to możecie po prostu pewnie pamiętacie, ale tam macie ten schemat znowu całej sekcji F. I to jest ta warstwa trzecia, tak? Takie króciutkie fragmenty. Na następnej stronie macie też teksty tych fragmentów. Otóż one. Przeczytam tylko... A może przeczytam je w całości? Dobrze. Okay. Po kolei, najpierw C. I stało się w tych dniach,
że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego, i Jakuba, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, Jakuba Alfeuszowego, i Szymona, zwanego też Gorliwcem, i Judasza Jakubowego, i Judasza Iskariotę, który został zdrajcą. To jest pierwsza część. I pozwólcie od razu na krótkie dwa słowa komentarza. Spotkałem się kiedyś z taką myślą, że taką refleksją, że no, skoro Pan Jezus przed wyborem 12 apostołów spędził całą noc na modlitwie i uzgadnianiu z Ojcem, kogo wybrać, to o ileż my więcej musimy się modlić nad różnymi naszymi decyzjami. No, z tym się spotkałem. Ja rozumiem, że to taka refleksja, a czemu nie? Ale jeżeli zwrócimy uwagę, jak u Łukasza wygląda pewna idea kojarzenia w pewnych scenach Jezusa z Ojcem, to mam wrażenie, że właśnie takie momenty, które Łukasz chce szczególnie podkreślić jako rzeczy, które nie wydarzyły się przypadkiem, ale są pod kontrolą, pod jakby panowaniem Boga, wówczas właśnie dochodzi do takich właśnie scen, których pokazuje, że Jezus i Ojciec mają szczególną relację. Tak? Kiedy dochodzi do pierwszego zdarzenia, które mieliśmy miesiąc temu, omawialiśmy, jak Jezus odpuszcza grzechy, tak? Odpuszcza grzechy paralitykowi, który został spuszczony przed niego w domu. Tam również była ta scena, że Jezus po prostu zwykł był odchodzić na bok i spędzać czas z Ojcem. I to było to, że znowu ten szczególny moment ujawnienia się autorytetu Jezusa jako tego, który ma władzę odpuszczania grzechów, w ramach tej całej sceny Łukasz skojarzył, że Ojciec w tym jest, tak? Że to nie jest jakaś uzurpacja, że to nie jest jakieś nieporozumienie, tak? Wręcz przeciwnie, Ojciec jest w tym autorytecie, który Jezus przejawia i wyraża wprost. Tutaj sądzę, że odwołanie się do Boga ma na celu pokazanie, że nie tyle może nawet ten wybór szczegółowy jest istotny, tak, że dokonuje się w łączności z Ojcem, ale w szczególności, że to, co czytamy na samym końcu, nie jest przypadkiem. Tak? I Judasz, i Judasza Iskariotę, który został zdrajcą. W ten sposób Łukasz daje sygnał, że ten projekt, który jest od założenia realizowany, jest pod kontrolą. To jest moje zrozumienie tej sceny, żebyście mieli jasność. Ja to tak widzę. Inna refleksja, jaką chciałbym się z wami podzielić, to jest to, że poza drobnymi wyjątkami, dla mnie jest to porażające, jak sobie to uświadomiłem, o apostołach, poza drobnymi wyjątkami, nic historycznie pewnego nie wiemy. Są jakieś legendy, są jakieś krótkie notki, ale tak naprawdę o większości z tych ludzi, poza tym, że wystąpili na kilku listach w Ewangeliach, nic nie wiemy. Dla mnie już to samo pobudza do myślenia, jak to bywa z życiem ucznia Chrystusa. Czy coś jeszcze? Jeszcze jedna rzecz. O tym na pewno wiecie, ale myślę, że to warto cały czas jakby pilnować tego. Widzimy, że w zestawie tych apostołów, no, trzeba powiedzieć tak, ekspertów no nie widać. No. Ekspertów nie widać, to jest jedna rzecz, ale co dla mnie ważniejsze, są też przedstawiciele jednostkowi, ale jakby zupełnie z różnych światów. Jest i Mateusz, który mógł uchodzić za etykietowanego jako grzesznik i
no, ktoś taki, kto po prostu kolaboruje z niechcianą władzą, albo w ogóle z ludźmi, którzy nie mają jakby dobrej opinii, a z drugiej strony ktoś, kto ma określenie gorliwiec. Jeżeli za tym określeniem miała być sugestia, że ten człowiek mógł należeć do grona tak zwanych zelotów, czyli takiej frakcji politycznej dość radykalnej, która później wprawdzie, ale jednak w jakimś stopniu była odpowiedzialna za powstanie i mówiąc krótko za zbrojne wystąpienie przeciwko Rzymianom, to trzeba powiedzieć, że połączenie w jednym zespole takich dwóch ludzi mogło być bardzo ciekawe. Może to było jakieś rozwiązanie, żeby byli pojedynczy, tak? I się musieli jakoś dostosować i nie eksplodowała ta cała ekipa, ale to jest ciekawe, że w tym gronie apostołów Jezusa to oczywiście nie mówimy o pluralizmie, tak? Ci ludzie spotykają Jezusa i idą za Nim. W związku z tym jest pytanie, jak oni sobie radzili z tą całą resztą, która stanowiła ich bagaż. To jest ciekawe. Dobrze. Zostawmy apostołów. Teraz kobiety. I stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z nim. I kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów, i Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, i Zuzanna, i wiele innych, które służyły im majątnościami swymi. No wiecie, większość projektów potrzebuje finansowania. Przepraszam za ten żart, no przepraszam. Ale no taka jest realność. Głupia sytuacja. Dlaczego? No przynajmniej dla równowagi. Nie ma tu jeszcze jakichś facetów, którzy też się dorzucili, co nie? Nie wiem, zabijcie mnie, nie wiem, co Łukasz chciał przez to powiedzieć. No ale powiedział tylko tyle, ile powiedział. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. To jest jedyny moment, który jakby jest zaznaczony, że kobiety chodzą. Potem jest milczenie, aż dochodzimy do końca Ewangelii i wtedy się okazuje, że te kobiety cały czas w jakiś są w tym projekcie obecne fizycznie. Tak? Kiedy dochodzi do śmierci Pana Jezusa, tam zostają użyte takie określenie. Te, które chodzą, przyszły od Galilei, czyli one w jakiś sposób cały czas w tym zespole były. Tak? Może oczywiście, kiedy Jezus bierze tych 12 i bierze coś z nimi ekstra, tak, jakiś mikroklub, no to może wtedy im nie towarzyszyły, ale wygląda na to, że te kobiety cały czas tam są. Tak? No tak by przynajmniej wynikało z tych stwierdzeń, które się pojawiają na samym końcu Ewangelii. I to jest dla mnie dość ciekawe. Między innymi 23:49 i 23:55. Tam mamy tego typu wzmianki. Inna sprawa jest tego typu, że widzimy, że one wychodzą z pewną inicjatywą samorzutnie, tak? Z pewnym jakby aktywnością, pewną wdzięcznością. Trudno mi teraz powiedzieć, jak to będziemy nazywać, ale generalnie w tym zestawieniu one są od razu pokazane jako wdzięczne i aktywne, tak? I zdolne od razu do poświęcenia. Głupia sprawa, bo akurat no, ta lista apostołów kończy się akurat tym, który z szerokiego grona uczniów zostaje wzięty do wąskiego grona i jeszcze się okazuje, że zakończy się ten pobyt no, fiaskiem, tak? Z punktu widzenia Judasza. Więc sprawa wygląda tak, no nie powinno nas dziwić to, bo już parę razy wam to zaznaczałem, kobiety w Ewangelii Łukasza są szalenie ważne dla Łukasza i sprawa jest jeszcze jedna. W tym podejściu retorycznym często się zdarza, że jak mamy jakieś tam pary tekstów, to drugie wystąpienie czasem wydaje się być istotniejsze albo bardziej takie mające potencjał takie uderzenia w odbiorcę. Niestety nie mam pojęcia, jak silnym komunikatem dla tamtego odbiorcy tej Ewangelii było to, tak, że na drugiej pozycji pojawiły się kobiety, czyli w tym tekście paralelnym. Zobaczycie kilka razy, że po prostu jak będziemy przechodzić przez Ewangelię Łukasza, że ten właśnie drugi tekst, ten drugi gdzieś tutaj poniżej, czy w jakimś innym układzie, on często jest
takim, na który mimo wszystko autor bardziej kieruje albo uwagę, albo w jakimś sensie tam się dzieje coś takiego bardzo silnego. No dobrze. Dzisiaj jeszcze kobiety będą, więc przynajmniej mam nadzieję, że będą. To zostawmy to. Jakieś pytania? Jakieś uwagi? Ok. Nie ma, nie widzę. To przechodzimy do sekcji D i D1. Ogólny rzut na całość. Znowu, nie mamy do czynienia z dwoma blokami tekstu po prostu, ale okazuje się, że każdy z tych bloków również jest ułożony w takie mniejsze układy koncentryczne. Można choroby dostać z czymś takim, no ale nic wam na to nie poradzę. Idea mniej więcej tego jest taka, że najbardziej wyrazisty kontrast zachodzi pomiędzy elementami, które stanowią akcenty każdego z tych układów koncentrycznych. Za chwileczkę powiem, jakie są tutaj treści i sprawa się troszeczkę bardziej rozjaśni. Czy to jest czytelne, czy mamy coś zastawić? Nie, nie. Nie, nie. Dobrze, w takim razie jak nie, to jaka jest tutaj mniej więcej układ tego, co się dzieje w tej sekwencji D1. D, przepraszam. Jest ona po pierwsze bardziej nauczająca, ale nie brak w niej takich tonów krytycznych i mądrościowej formy przemowy. W związku z tym jest dość trudna w czytaniu i w interpretacji. Myślę, że za chwileczkę się o tym będziemy mogli przekonać. Jako całość stanowi taką mozaikę ilustracji i nauki. Sekwencja D1, ta dolna, jest dużo bardziej krytyczna, jest dużo bardziej skupiona na ocenie odbiorców. Czasami jest to ocena w miarę pozytywna, ale dominuje jednak element negatywny. I pokazuje nie tylko tych, którzy jakby pozytywnie zareagowali na Jezusa i na Jana Chrzciciela, ale i tych, którzy zareagowali negatywnie, tak? A oprócz tego prostego rozróżnienia pokazuje też jakby inne problemy, jakie mają osoby zaangażowane, powiedziałbym jakoś, w relacje z Bogiem. Inne problemy, które stoją im w poprzek jakby z poradzeniem sobie, co zrobić z Jezusem, tak? Z Jego służbą. No w rolach głównych występuje tutaj Jan Chrzciciel i pewien faryzeusz. Mam nadzieję, że uda nam się do tego wszystkiego dojść dzisiaj i skomentować. Natomiast faktem jest, że te rzeczy tutaj w sekwencji D są na tyle istotne, że no, myślę, że na nich się będę starał bardzo, bardzo jakoś skupić. Mam nadzieję, że to nie będzie powtórka taka zupełnie dla tych, którzy mieli okazję korzystać z urywków z Biblii, no ale trudno. Dobrze. Główny kontrast, jak powiedziałem, jest pomiędzy akcentowanymi elementami w obydwu sekwencjach i tu jest przestroga przed obłudą i wyniosłością i to jest jakby to nauczanie bardziej skierowane do uczniów Jezusa, a tutaj jest akcent pada na to, że liderzy aktualni wybierają obłudę, tak, zamiast wezwanie do pokuty. Także chcę, żebyście zobaczyli, że z jednej strony Jezus, przygotowując nowych liderów, swoich uczniów, wzywa ich, żeby nie poszli określoną ścieżką, a w tym, co chce najbardziej pokazać Łukasz, mówi, że niestety aktualni są w takim miejscu i w takiej kondycji, mówiąc krótko, jako liderzy. Tak? Dobrze. No to lecimy dalej. Wchodzimy do sekwencji D i tutaj jest już, zwróćcie uwagę, coś zmieniłem. Mówiłem o prezentacji Królestwa. W tym fragmencie, w tej całej sekwencji temat Królestwa Bożego się jakby w ogóle nie pojawia wprost. Pojawia się natomiast kwestia odniesienia się do Boga jako Ojca i do Jezusa jako Pana. W tym sensie można mówić, że to, co Jezus tutaj prezentuje, ma związek z zasadami Królestwa. Ale ponieważ przede wszystkim swoją lekcję kieruje do swoich uczniów jako nowych, potencjalnych liderów, dlatego można by powiedzieć, że to jest ekspozycja Królestwa Bożego, zasad służby i przywództwa. Tak? Czyli coś, co jest związane z tym, z tą nową jakością, z tą nową rzeczywistością,
ale jest dedykowane tym nowym, potencjalnie właśnie teraz dorastającym liderom, uczniom, do których Jezus stara się przemówić i uformować. Okej. No, tak wygląda. To jest powtórzenie tej sekwencji, którą żeście już widzieli. I zaznaczyłem tutaj dodatkowo tymi kuleczkami, że i tak pewne dwa dodatkowe fragmenty są jeszcze i tak bardziej złożone, niż byśmy chcieli. No. Jest sprawa tego typu. Koncepcja tej całej sekwencji jest taka. Pierwsza warstwa pokazuje znowu Jezusa jako tego, który jest autorytetem, ma moc, ale służy. Czyli wraca w pewnym sensie to, co, od czego się zaczęła ta cała sekcja. Tak? Ta pierwsza warstwa pokazywała Jezusa służącego, ujawniającego swój autorytet w różnych obszarach. I tutaj ta sekwencja, jakby w takiej soczewce, znowu pierwsza warstwa czyni to samo. We fragmencie A, tam jest pokazane, że Jezus uzdrawia, uwalnia i naucza. Te trzy rzeczy tam mają miejsce i wszyscy chcą Jezusa dotknąć, tak? Bo moc z Niego jakby tam wyłazi na wszystkie strony. Nie? Tutaj, czyli we fragmencie A1, w tym paralelnym, 7-11 do 17, widzimy, że Jezus wskrzesza. Jakbyśmy przyjrzeli się tej scenie, to byśmy zobaczyli, że to jest po prostu taki zupełnie spontaniczny akt miłosierdzia Jezusa, który nie jest o nic proszony, nie jest o nic, do niczego wzywany, po prostu wchodzi, widzi określoną scenę i zaczyna działać, tak? Pokazuje nam zatem jakby Łukasz tą pierwszą warstwę, taką autorytet w służbie, autorytet, który jest ma określoną wrażliwość i miłosierdzie wobec tych, którym służy. Następne warstwy są już typowo nauczające i ilustrujące. Nauczanie nam się rozwija przez określone wezwania, aby po prostu uczniowie żyli na miarę dzieci Bożych, synów Bożych. W końcu pojawia się nauka właśnie przeciw obłudzie i wyniosłości, a potem mamy ilustrację na przykładzie setnika rzymskiego, żeby było ciekawiej. Przykład przekroczenia zasady wzajemności. O zasadzie wzajemności będziemy za chwileczkę mówić. Tutaj w tym wezwanie do służby na miarę dzieci Bożych jest właściwie w środku właśnie wezwanie do tego, żeby przekroczyć zasadę wzajemności. O zasadzie wzajemności za chwileczkę powiem, a potem się okazuje, że właśnie ta lekcja, która tutaj się pojawia w 6.20 do 38, zostaje dopełniona ilustracją, konkretnym przykładem kogoś, kto wydaje się z perspektywy Łukasza idealnie wkomponował się w wytyczne Pana Jezusa. Okej. Okay. Czyli jeżeli to skomponujemy do takich, jakby zdekomponujemy do takich trzech kroków, to mamy służba Pana Jezusa pośród ludu, pierwsza warstwa, wezwanie do miłości i miłosierdzia, przekroczenie zasady wzajemności i wezwanie do rzucenia wszelkiej obłudy. Tak? W takich trzech krokach ta cała sekwencja się układa. Teraz musielibyśmy powiedzieć coś jednak ogólnego, zanim wejdziemy w tą sekwencję, bo ona nie jest zupełnie prosta, jeśli chodzi o sposób wypowiedzi Łukasza, jaki stosuje w tym tekście, w tych miejscach. Mam na myśli, sekundkę, mam na myśli przede wszystkim pierwszą i drugą część nauczania, tak? Czyli fragment B, 6.20 do 38, a potem 6.39 do 49. To nie jest prosty język. Pozwólcie, że parę rzeczy wam tutaj jakby ustalę jakby na początku. Pierwszą rzeczą, o której już powiedziałem chyba delikatnie, to to nauczanie jest skierowane przede wszystkim do uczniów. Lud jest obecny, ale jakby nie oni są pierwszorzędnymi odbiorcami lekcji Pana Jezusa.
Mamy w takim razie pewną taką sytuację, że mamy trzy obiekty. Mamy Jezusa, który jest Panem i Nauczycielem. Mamy uczniów, którzy są pierwszorzędnymi odbiorcami wezwań nauczania. I mamy lud, który jakby słucha tego wszystkiego. Możemy się domyślać, że ten lud zawiera również przedstawicieli przywództwa aktualnego. I w jakimś sensie funkcjonuje jako świadek tego nauczania, ale też drugoplanowy odbiorca. W zależności od miejsca, w którym będziemy w tym nauczaniu Pana Jezusa, będziemy widzieć, że te role mogą być troszeczkę jakby przesunięte. Sytuacja jest taka, że tak. Dlaczego ja w ogóle, w takim razie, zapamiętajcie ten model, a myślę, że jak przejdziemy do konkretnego tekstu za chwileczkę, to odwołamy się do niego, mam nadzieję, i wtedy będziemy jakoś lepiej rozumieć, dlaczego akurat tak to widzę, bo idea, jaką tutaj mamy, z moim zdaniem jest taka. Jezus, przedstawiając uczniom pewne wytyczne odnośnie ich służby, które te wytyczne są jakby w kontraście do tego, co mogą oglądać, co lud może oglądać u aktualnych liderów, lud staje się jakby świadkiem tego, że uczniowie zostają pouczeni o tym, co jest właściwym standardem. Tak? Lud widzi to, jak Jezus, do czego wzywa, do jakich standardów wzywa uczniów. Czyli ta nauka nie jest czymś ukrytym, nie jest czymś, co może być potem jakby łatwo nagięta przez uczniów w jakimś innym kierunku. Oni mają świadomość, że to, co zostało im przekazane, zostało przekazane w obecności tych, którzy słyszeli i rozumieją to, co zostało im powiedziane, tak? Czyli jeżeli ja ci powiem w obecności kogoś, ostrzegam cię, nie kradnij, tak? Taka jest jakby idea. Albo masz być wierny, tak? Albo masz do końca wykonać określone zadanie. I to robię w obecności świadka, tak? To jakby inna jest też sposób jakby odbioru tych wszystkich wskazań przez tych, którzy są ich adresatami, tak? Oni mają świadomość, że te wszystkie standardy zostały wypowiedziane publicznie przy świadkach. To coś zmienia, mówiąc krótko, tak? Nie jest to lekcja taka zupełnie prywatna. Okej. Okay. Taka jest jakby, moim zdaniem, jakby idea tego nauczania, które Jezus prowadzi, skierowanego głównie do uczniów, ale w obecności ludu. To teraz jeszcze coś właśnie o tym sposobie tego nauczania. Teksty mogą nam sprawiać różnego rodzaju trudności, gdyż do tej pory jakby nauczania, żeśmy żadnego Pana Jezusa nie poznali, nic. Widzieliśmy Pana Jezusa działającego, widzieliśmy pewne określenia na Jego temat z perspektywy prorockiej, albo wnioskowaliśmy właśnie poprzez to, jakie były Jego gesty. Teraz zaczyna się Jego nauka i ta nauka jest podana w sposób, powiedziałbym, prorocko-mądrościowy, czyli obfituje w skróty myślowe, jest z punktu widzenia doktrynalnego bardzo nieprecyzyjna, powiedziałbyśmy obrzydliwie niejednoznaczna, no bo z tego, jak się tylko weźmie, popatrzy na to literalnie, nie da się niczego konkretnego zbudować. Zaraz będziemy mieć przykłady, ale chcę, żebyście byli uprzedzeni, dlaczego te teksty są dla nas trudne do czytania i potem rzeczywiście, kiedy nie uwzględnimy kontekstu, nie uwzględnimy funkcji, jaką mają do spełnienia, możemy żeglować z naszymi skojarzeniami zupełnie od prawa do lewa. I to jest problem, tak? Za chwileczkę będziemy mieć pierwszy przykład i mam nadzieję, że to się troszeczkę rozjaśni. Ale chcę, żebyście wiedzieli, dlaczego te teksty są dla nas trudne, co nie? Mamy w związku z tym sytuację tego typu, że te teksty brzmią właśnie tak trochę tajemniczo, trochę dziwnie. I
Wymaga to od nas szczególnej i uwagi, ale też wysiłku, aby więcej się jakby wgryźć w te teksty, aby wydobyć z nich rzeczywiście sensy i granice znaczeń, tak? Aby nie wciskać w określone wypowiedzi cokolwiek zupełnie nam przyjdzie do głowy. Druga sprawa jest taka, że zakresy pewnych znaczeń Łukasz uwypukli i uczyni bardziej jasnymi dopiero w dalszej części swojego materiału, w dalszej części Ewangelii. Czyli my teraz jesteśmy w miejscu, kiedy Jezus zostaje zacytowany, zostają przytoczone jakiegoś nauki, ale tak naprawdę dopiero później będziemy mogli skonstruować właściwe sensy i granice tych sensów dla tych wypowiedzi teraz. I to jest duży problem, tak? To jest duży problem, bo to znaczy, że jeżeli teraz w tym momencie nie rozumiemy określonych rzeczy, powinniśmy iść dalej i potem wstecznie wrócić do tych tekstów, kiedy lepiej zrozumiemy, o czym było generalnie, o czym była generalnie mowa. Stąd też mam problem, oczywiście, bo ja będę wam teraz jakby bardziej podsuwał określone rzeczy, które wyczytałem jakby po spojrzeniu na całość Ewangelii, no a wy z większą lub mniejszą jakby ufnością w to, co będę mówił, no to możecie właśnie przyjąć to bądź odrzucić. Dobrze. Kilka założeń, które dobrze jakby mieć na uwadze, słuchając teraz tych słów, które będziemy wyczytywać. Po pierwsze, Pan Jezus od początku nauczania swoich uczniów podejmuje reakcję na aktualny, patologiczny stan przywództwa duchowego, tak? Czyli lekcje dostają uczniowie, ale w tym jest zawarta określona krytyka tego, co się aktualnie dzieje, tak? Okej, okay. Czyli teraz użyłem takiego uogólnienia, że po prostu stan patologiczny przywództwa duchowego. To jest uogólnienie i dobrze, żebyście mieli tego świadomość. Nigdy nie jest tak, że 100% podlega krytyce. Jezus też będzie się posługiwał uogólnieniami, ale to nie znaczy, że rzeczywiście 100% liderów tamtejszych było tak samo zdeprawowanych, tak samo jakby zakłamanych, czy odstąpiło od Boga. Nie. Pamiętajcie o tym. Po drugie, Pan Jezus od początku pokazuje i piętnuje główne obszary upadku liderów i przez te kwestie formuje nauczanie dla swoich uczniów. Czyli to, co jest lekcją dla uczniów, jest jakby na bazie tego, z czym się chce rozprawić u aktualnych liderów. Po trzecie, Jezus kieruje wzrok na siebie jako Pana i jest punktem odniesienia dla tych wszystkich, którzy Go tam słuchają, którzy obserwują Jego służbę. Kolejna rzecz to Jezus sam pokazuje postawy właściwego przywództwa. W związku z tym czasami będziemy widzieć pewien przykład poprzez jakiegoś bohatera, jak określona postawa powinna wyglądać, czy zostaje jakoś zaprezentowana potem jakby w naturze, ale wielokrotnie sam Jezus jest ilustracją dla tych standardów, które przedkłada uczniom. To, co jest w tym takim podstawowym rysie tej służby u Jezusa widoczne, a czego, co trudno dostrzec u liderów aktualnych, to wyrzeczenie, miłosierdzie i kierowanie człowieka ku rzeczywistemu sukcesowi. Jezus cały czas te elementy ma na uwadze i o tym dobrze warto pamiętać. Ostatnia rzecz to jest to, że jeżeli byście pamiętali ostatni fragmencik przed tą sekwencją C, to było takie zdarzenie w synagodze. To było ostatnie zdarzenie, kiedy Jezus wszedł w pewnym sensie w konflikt z liderami. I od tego momentu liderzy zamyślają, co by tu z nim uczynić, co by uczynić z Jezusem. To jest fragment tuż przed 6:12,
Tam jest uzdrowienie w szabat w synagodze. I ostatni werset jest bardzo, bardzo taki mocny. Chodzi o to, że ten fragment wprowadził taki ciemny motyw, który się będzie rozwijał i podtrzymywał. Wprowadził on jakby to, że teraz powoli coraz bardziej jednak życie Jezusa będzie zagrożone. W tym materiale tego nie macie, to było w poprzednich materiałach. I to zagrożenie stopniowo przechodzi również na uczniów. Tak? Czyli Jezus w konfrontacji z liderami naraża im się i już myślą, co tutaj z nim zrobić, ale dalej w jego drodze, w czasie, kiedy będzie przygotowywał swoich uczniów, ich już przygotowuje on, Jezus, na to, że ich może spotkać podobna sytuacja. Dobrze. W takim razie wchodzimy w warstwę drugą tej sekwencji. Warstwę drugą, fragment B, Łukasza 6:20-38. Jak zaznaczyłem wcześniej, on się składa właśnie z takich trzech cząstek, z trzech elementów, element A, B i A1. Tak? Na krawędziach mamy takie teksty, które w jakimś sensie odnoszą się do sądu. W pierwszym przypadku to Jezus występuje w roli sędziego i zapowiada pewne sądy, ale też pewne nagrody. W wersetach 36, 37, 38 z kolei Jezus przestrzega uczniów, by nie wchodzili w buty sędziów. Więc to jest ciekawa zamiana. Przestrzega ich przed potępianiem innych. Zwrot godzien po prostu przemyślenia wszystkiego tutaj uważnie. Natomiast w centrum mamy tekst, który mamy wezwanie do tego, aby z jednej strony właśnie przekroczyć tak zwaną zasadę wzajemności i odbijać charakter Ojca w swojej postawie względem innych. Wejdziemy w te teksty szczegółowo, w związku z tym teraz tylko Wam dałem znać ogólnie, w czym rzecz. Zanim zrobimy przerwę, chciałbym, żebyśmy przeszli przez pierwszy tekst. Nie przejmujemy się tym. To była wersja demo, tak? A teraz spróbujmy zmierzyć się z tekstem pierwszym. I jest to, są to błogosławieństwa i biada, które wygłasza Jezus po wybraniu apostołów, po zejściu z nimi z góry na równinę i tam się zgromadziły niezliczone tłumy, mnóstwo uczniów i tam rozpoczyna Jezus swoje nauczanie. Tak? No to zaczynamy czytać. A on, podniósłszy oczy na uczniów swoich, powiedział: błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą, i gdy was wyłączą i lżyć was będą. I gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie i weselcie się w tym dniu. Oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Ale biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą, tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. No to jest przykład właśnie precyzyjnego języka, co nie?
Czy? Czy ktoś z was z chwilą nawrócenia zaprzestał się śmiać? A może czujecie się nienasyceni? Przynajmniej czasami. Macie jakiś problem z nasyceniem? Nie? Czujecie się biedakami? No, bogaczami może nie. No, nie każdy z was jeździ Maybachem, ale chodzi mi o właśnie język, który, jeżeli potraktujemy go literalnie, to może się okazać, że będziemy mieć problem ze zrozumieniem, o czym tu jest w ogóle mowa, tak? Czy Pan Jezus czasami się nie radował? Czy nie brał udziału w uroczystościach radosnych? Robił to z bólem, takim wewnętrznym rozdarciem. Tak. Ale inaczej, chciałbym, żebyście ten tekst zrozumieli, właśnie kiedy mówię, że te teksty są teraz trudne, takie właśnie niejednoznaczne, nieprecyzyjne, to jest właśnie przykład, tak? Dopiero. No i dlatego potrzeba jakby wiedzieć, ostrożnie z nimi się obchodzić, tak? Żeby nie wcisnąć potem w tak otwarty tekst zbyt dużo, tak? Bo sobie zrobimy krzywdę. Pokazałem wam od razu, jak jest zbudowany. I myślę, że to jest jasne, bo zobaczcie, zaczyna się od ubodzy, bogacze, łakniecie, nasyceni, płaczecie, śmiejecie się, tak? Czyli widzimy, że jest taka antytetyczne podejście, tak? Kontrastowe obydwóch szeregów względem siebie. Widzimy również, że te ostatnie elementy również mają taką zależność. W pierwszej, tej pozytywnej, powiedziałbym bardziej, w tym pierwszym szeregu, widzimy, że mamy jakby grę takich idei. Pewnego braku, niedostatku, ale również pewnego, właśnie pewnego w sensie jakby czegoś pewnego, wynagrodzenia tego wszystkiego, czym tutaj teraz jakby ktoś jakby nie dostaje, w przyszłości, w niebie. Więc jest ta gra. Brak aktualnie, przyszłość jako czas wynagrodzenia. W drugiej części mamy coś odwrotnego. Tu i teraz jest nasycenie, jest pełnia, jest zabezpieczenie, ale ma to się spotkać z pewną negatywną odpłatą w przyszłości. Tak? I z pewnymi dojmującymi brakami wtedy. Płakać będziecie, cierpieć głód. Teraz odbieracie pociechę, no to wtedy wesoło już nie będzie, tak? W pewnym sensie. Zostawmy na sekundkę to na boku. Wiemy, że przy takim układzie najważniejsze rzeczy, te akcenty, do których autor prowadzi, to są te rzeczy ostatnie, tak? Te ostatnie elementy w szeregu. Zobaczmy, co się tutaj generalnie dzieje. Widzimy, że w pierwszym przypadku mowa jest o tym, że sukces w pewnym sensie spotyka tych, którzy się we właściwy sposób odnoszą do Syna Człowieczego, do Chrystusa, tak? Stają przy Nim, naśladują Go i wprawdzie muszą się liczyć z tym, że ich, że będą potraktowani w sposób bardzo nieprzyjemny, że czeka ich włącznie z pewnymi ciężarami napiętnowania, prześladowanie, być może coś więcej, tak? Negatywnego, to jednak Jezus mówi, że pomimo to radujcie się i weselcie się w tym dniu, oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. I tu jest bardzo istotna podpowiedź Jezusa. Tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Chodzi mi na razie o tą pierwszą frazę, tak? Jeżeli czytaliśmy Ewangelię, a wierzę, że każdy z nas czytał, no to myślę, że wiemy, do czego jest to aluzja. Tak samo bowiem czynili prorokom, tak? No więc w Ewangeliach pojawia się ta myśl, że
no, zbuntowany lud wobec Boga występuje przeciw jego prorokom Boga, który posyła ich do tego ludu. I w związku z tym Jezus w taki sposób trochę dookoła pokazuje, że tym, którzy stają przy Nim jako Jego uczniowie, przypisany jest w pewnym sensie jakby ten mandat służenia Bogu podobnie jak to mieli prorocy. Tak? Czyli potwierdza w jakimś sensie tak dookoła, że misja ucznia Chrystusa jest misją Bożą, jest jakby właśnie z takiego mandatu działaniem. No i tyle, tak? No i tyle. Ale akcentem istotniejszym w ramach tej całej wypowiedzi jest to, że na końcu pada przestroga. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą, tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Można powiedzieć tak, że jest to bardzo ostrzeżenie przed umiłowaniem takiej taniej popularności i poklasku tłumów, tak? Czyli budowanie w jakimś sensie kariery na fałszu. Tak? W tym momencie wydaje się, jeśli weźmiemy to razem, że Jezus mówi, że przed uczniami stoi wybór. Tak? Stoi wybór, jak chcą sprawować swoją misję, i przestrzega ich przed tą ścieżką. Przed tą ścieżką ich przestrzega. Ponieważ Pan Jezus to powiedział w momencie, kiedy cała rzesza się garnęła do Niego. Jakby to było takie to ciekawe, że powiedział tak w takim momencie. Wszyscy chcieli się Go dotknąć. Tak. Po prostu był na takim piedestale jakby. Tak. Tak. On wtedy mówił o tym, że jeśli o Was dobrze mówić będą, to biada. Tak, tak, tak. No tutaj teraz po prostu, jeżeli złapaliśmy jakby tą generalną ideę, a generalna idea taka, że jest nią przestroga. Ten element negatywny jest jako druga warstwa, tak? Jako drugi szereg. Czyli ten tekst mógłby wyglądać odwrotnie i wtedy byłby zachętą do tego. On teraz jest zachętą, ale jest bardziej przestrogą, tak? Bardziej jest przestrogą przed obraniem negatywnych działań. I teraz właśnie mamy od razu przykład tego. Do tej pory nic nie wiemy o jakby tym, że liderzy lubią bogactwo, aktualni liderzy. Ale jeżeli przeczytamy Ewangelię Łukasza dalej, to się o tym dowiemy. Tak? Jeżeli do tej pory nic nie wiemy o ich wygodzie, tendencji do wygody, no to nie wiemy, co o tych sformułowaniach myśleć. Tak? Jak jeżeli przeczytamy dalej Ewangelię, to dowiemy się, że po prostu lubią wygodę. Tak? I w tym jest cały problem, że jeżeli nie wiemy, że jest to w jakiś sposób duża reakcja na aktualny stan, na aktualną kondycję liderów, to możemy w to zacząć wciskać rzeczy, które się tutaj w ogóle nie powinny znaleźć. Tak? I możemy rzeczywiście wejść w jakąś bardzo taką ścieżkę, chociażby, ja wiem, życia ascetycznego, tak? Totalnego wyrzeczenia. Ale to tutaj w ogóle tego nie o tym jest mowa, moi drodzy. Kompletnie nie o tym jest mowa. Tak? Jezus w oparciu o to, jak widzi liderów, formuje przestrogę dla swoich uczniów, aby nie wpadli w te same ścieżki, w te same kolejny, złe kolejny, w których znaleźli się aktualni liderzy. Tak? Oczywiście ten tekst Łukasz tutaj mocno, dobrze, moim zdaniem, no dobrze, no, trafnie zauważył, że jest tak jakby w poprzek do tej całej sytuacji. On jest jeszcze w poprzek jakby też w inny sposób, bo
tamtym czasie ewidentnie wydaje się, że bardzo dobrze się miała właśnie ta idea retrybucji, takiej zasady odpłaty. Czyli idea była mniej więcej taka. Jestem sprawiedliwy, postępuję dobrze, sprawiedliwie, Bóg mnie wynagradza. Zrobię jakieś krzywizny, prawe i lewe, to zaraz, że tak powiem, Bóg odpowiednio zareaguje. Tak? Czyli tak ja powiedziałbym, w miarę taka prosta jakby zależność działania człowiek-Bóg i od razu wiadomo, czy człowiek jest na właściwej ścieżce, czy nie na właściwej ścieżce. No trzeba powiedzieć tak, że to, co Jezus tutaj robi w tym pierwszym szeregu, kogo nazywa błogosławionymi, a już w szczególności to, co się pojawia w tym akcencie o wymiarze takim, powiedziałbym, no właśnie, pozytywnym czy negatywnym? Raczej pozytywnym, tak? Jest kompletnie w poprzek do tych wyobrażeń, tak? Dla Żyda, dobrego Żyda, pojęcie jest takie. Żyję bogobojnie, Bóg mi będzie błogosławił. I to jest dobrze. Tymczasem Jezus mówi, idziecie za Bogiem, tak? Idziecie za Synem Bożym i macie prawo się spodziewać wszystkiego, co najgorsze. Tak? To, że na tej drodze będą was spotykać najrozliczniejsze niedostatki, okej, to jest wpisane w ten projekt. Tak? Rozliczenie was przyjdzie na końcu. Łatwo można byłoby podejść do tego tekstu, że on jest jakby zupełnie ogólny, że taki, powiedziałbym, zupełnie do każdego człowieka się dotyczy. Być może tak, dotyczy każdego człowieka, który zdecyduje się być uczniem. Bo w tym momencie on wchodzi na bardzo specyficzny tor powołania i służby. To, co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę w tym tekście, zwłaszcza w tej górnej części, to chciałbym, abyśmy uchwycili to, że Łukasz nie uduchawia tych wypowiedzi. U Mateusza, gdybyśmy to czytali, no to mielibyśmy tak, ubodzy w duchu, tak? Albo którzy łakną sprawiedliwości, czy jakoś tak. Nie? To są te takie dopowiedzenia, które jakby czynią tą całą wypowiedź taką bardziej uduchowioną. Wydaje się, że Łukasz nie robi tego całkowicie z premedytacją. U Łukasza w sposób niewspółmierny do innych tekstów Ewangelii pojawia się jakby odpowiedzialność za słabych, w sensie takim fizycznym. Jeżeli pamiętacie o modlitwę Marii, ten hymn, to tam była również ta idea, że Bóg się ujmie za tymi słabymi, że to oni zostają podniesieni. W Starym Testamencie mieliśmy pewien taki kod, że ubogi to jest ten bogobojny, tak? A bogaty to jest najprawdopodobniej, że tak powiem, bogaty z przyczyn różnego rodzaju nadużyć. To jest oczywiście pewna kalka i Jezus z takim czymś walczy, ale trzeba powiedzieć, że bardzo mocno akcentuje w Ewangelii Łukasza to, że uczniowie Jego mają być wrażliwi również w tej sferze całkowicie fizykalnych niedostatków tych, którym służą. Stąd Łukasz posługuje się takimi właśnie jeszcze niedopowiedzeniami, mówiąc o łaknieniu, o byciu ubogim, o płaczu i tutaj takimi skutami też jakby sytuacji po drugiej stronie, na drugim biegunie. Jaka jeszcze może być inna funkcja takiego języka bardzo nieprecyzyjnego? Wydaje mi się, że może to być taka mocna prowokacja dla uczniów, aby sami wpatrywali się troszeczkę w siebie, czy rzeczywiście idą za Jezusem, czy uprawiają ściemę. Czy już jakby przekroczyli pewne granice, kiedy zaczynają się upodabniać do tych liderów, do których się upodobnić nie powinni. Tak? Ten język taki powoduje niejednoznaczny, powoduje to, że człowiek musi sobie za każdym razem zadać pytanie, czy ja się teraz jeszcze, już zacząłem się dobrze bawić, będąc tym liderem, czy też nadal po prostu mam na uwadze to, że jest to pewna jednak służba, do której,
Chrystus mnie wezwał i wyposażył. Nie? Wyposażył co do doświadczenia, ale też co do określonej świadomości. Ostatnia uwaga na temat tego może fragmentu. W obydwu akcentach pojawia się taki fajny zwrot. Tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Ojcowie ich to ojcowie czyi? Tych olimpiada. No, zwróćcie uwagę właśnie, że to jest takie niejednoznaczne. Tutaj można powiedzieć, że tych, którzy jakby podnoszą na was ręce, tak? Tym, którzy którzy tworzą właśnie ten tłum fanów wobec fałszywego proroka. Okej, okay, być może. To chodzi o to, że było w przeszłości, rzeczywiście to jest odwołanie się do tego, ale teraz chodzi o coś, w tym jest rzecz, że po prostu wracam do tego modelu Jezus, lud i uczniowie. Tak? I główna komunikacja jest w tym miejscu, a tu jest to ucho, co nie? Ale w tym momencie tak, kiedy Jezus mówił: nie macie chodzić w ten sposób, to powiedziałbym tak, to ludzie mówią: tak, nie chodźcie tak, co nie? Ale kiedy Jezu mówi: ale jak będziecie chodzić tak, ja wam mówię, to w końcu się za was wezmą. I wtedy mówią: a, słyszycie? To o was. Ale rzeczywiście Pan Jezus mówi do swoich uczniów, ale mówi... Tak, żeby tamci słyszeli. Tak jest. I w tym momencie teraz jakby jedni dla drugich są świadkami, że wszystko zostaje od początku powiedziane, tak? Żeby nikt sobie potem nie mówił, że się po prostu no, nie wiedzieliśmy, że tak będzie. Wszystko zostaje od początku powiedziane przez Jezusa, tak? I przynajmniej ja tak to widzę, że oczywiście wśród tego ludu, które mogą być przedstawiciele też liderów, także oni też słysząc te lekcje dla uczniów, to oni też muszą się skonfrontować, w którym miejscu stoją, tak? Mogą być tam tacy, którzy po prostu podglądają tylko Jezusa, żeby właśnie szukać jakiegoś powodu, żeby go uwięzić. Mogą być tacy, którzy idą za Bogiem, ale mówiąc krótko, ugrzęźli w określonych swoich torach, jakby jak ta tradycja ich aktualnie poprowadziła do tego, że są liderami w taki, a nie inny sposób, nie? Czy on mówi tylko do 12, czy... Tutaj mamy uczniów swoich, więc mamy, sorry. Wiadomo, że tam pojawiła się duża rzesza uczniów, tak jest wspomniane w tej, na początku tej całej, kiedy zszedł na równinę. Także tam mamy jakieś olbrzymie ilości, cokolwiek by to miało znaczyć. Mhm. Dobrze. Chciałbym wam jakby wyciągnąć jakby z tego właśnie lekcję. Zwróćcie uwagę, że innymi słowy Jezus właśnie przez to mówi coś takiego. Posyłam was do nich i może się tak zdarzyć, że oni nawet nie będą w stanie uznać tego, że wy pracujecie na ich rzecz. Tak. Więc zadadzą wam cios ci, do których ja was posyłam. Tak to działa, nie dziwcie się, że tak to działa. Tak? Czyli de facto przygotowuje ich na to, co stanie się też samym Jezusem, tak? Jezus przyszedł przecież dla ludzi, tak? No i ci ludzie go wzięli, zaciukali, no bo no tak to wyszło, nie? I z uczniami Jezusa może być po prostu dokładnie tak samo. I chodzi o to, żeby oni byli świadomi tego, że to jest też element uczniostwa. Dźwigasz taką świadomość, że służysz tym, którzy mogą nie rozumieć tego, że działasz na ich rzecz. Dobra, to myślę, że teraz, żeśmy dojrzeli do 5 minut przerwy, zostawmy ten fragment, pójdziemy do następnego.